najbardziej podobało mi się na tych rekolekcjach to, że potrafiłam poprzez post, poprzez taką duchowość, która jest na pierwszym miejscu u mnie, zmienić siebie. I to o 180 stopni. Jestem osobą taką, która przede wszystkim jest zawsze nastawiona na nie. A tu przekonałam się, że post, w którego nigdy nie wierzyłam, to znaczy w sensie takiej diety, którą proponuje święta Hildegarda, byłam na początku bardzo zdegustowana i zdeterminowana i chciałam wyjechać, ale jednak on mi udowodnił, że mało tego, że zmieniłam swoją duchowość, zmieniłam siebie tak wewnętrznie, to fizycznie doznałam takiego uzdrowienia, dlatego że nie bolą mnie żadne kości, żadne stawy, a miałam bardzo bolałe. Miałam bardzo niesprawne ręce, w tej chwili mnie nie bolą. Nie mam kataru alergicznego. Także wydaje mi się, że te rekolekcje były takie znamienne dla mnie i takie wyjątkowe, które potrafiły we mnie coś wewnętrznie zmienić. No właśnie, wyjeżdżam z rekolekcji taka podniesiona, taka dowartościowana, taka wierząca w siebie, a przede wszystkim tak sobie myślę, że wyjeżdżam z tych rekolekcji, żeby trwać w tych postanowieniach, które miałam tutaj, przekazałam Bogu. No i chyba w tym.